jesteśmy w cudownym miejscu, bardzo klimatycznym, bardzo artystycznym i bardzo przyjaznym wszelkiego rodzaju spotkaniom opowieściowym, muzycznym, towarzyskim i przy herbatce. Ja osobiście to miejsce poznałam przez znajomego, który po prostu podesłał mi numer do właściciela i powiedział: ty robisz tyle kultury, to masz miejsce. No i faktycznie, miejsce okazało się być wymarzone. To jest właśnie takie miejsce, jakiego ja szukałam. Jak naprawdę rzadko gdzie można spotkać. W międzyczasie założyłam grupę opowiadaczy, imaginanci. No i tutaj mieliśmy debiut. I w tej chwili już drugi raz w przepięknym klimacie szamańskim udało nam się wystąpić. Oddech, słowa, przyroda, żywioły. Postaram się mówić bardzo mało i rzeczowo, tak jak robią to szamani właśnie. Zaśpiewam pieśń z tradycji Lakota na otwarcie ceremonii, na otwarcie naszego spotkania. Pieśń do czterech kierunków. Stworzyć miejsce bardzo miłe i ciepłe. Chciałem też, żeby były tak wydarzenia organizowane, czyli spotkania, wieczory autorskie, wystawy. Teraz będzie 28 grudnia promocja takiego kwartalnika Kozi Rynek, wydawanego na całą Lubelszczyznę. No i oczywiście wystawy i fotograficzne, i malarstwa, grafiki. No i te koncerty kameralne. Nasze spotkania czasami są mistyczne, a czasami nie. Ale magiczne to rzeczywiście są za każdym razem. Przede wszystkim sama atmosfera tego miejsca, no zapachy wszelkich herbat i dodatków, czasami też kadzidełka i słowo, i muzyka. Opowieści, instrumenty, przekaz tych opowieści, klimat tych opowieści i osoby, które biorą udział w przedstawieniu i osoby, które przychodzą nas słuchać. I to wszystko tworzy taką spójną całość. To tak jakbyśmy byli w takiej kuli, jak się czasami na święta kupuje, tylko że zamiast śniegu spadają na nas słowa opowieści. I tak wygląda to miejsce. Jedna z legend mówi, że bęben to instrument przekazany ludziom bezpośrednio od Matki Ziemi, ponieważ chciała być zawsze z nimi, kiedy celebrują, kiedy śpiewają, tańczą. Mówi, że bęben, głos bębna, dźwięk bębna, to właśnie serce, bijące serce Matki Ziemi. No ja bym chciał, żeby przychodzili wszyscy, no ale niestety trudno jest pogodzić miasteczko, w którym jest przewaga ludzi starszych, bo kuracjusze przede wszystkim, no ale właśnie poprzez te wydarzenia chcę też ściągnąć młodzież i młodzież ze szkoły plastycznej i z liceum ogólnego. Także no, staram się ten przekrój wiekowy, żeby był jak najszerszy. Ja kilkanaście lat marzyłem o tym, żeby otworzyć własną herbaciarnię, galerię. W końcu udało się. Ale tak sam troszeczkę bawię się grafiką, rysunkiem i też trochę piszę i fotografuję, więc jest to takie powiązane bardzo. Thank you.
interesowałem się muzyką, przede wszystkim instrumentami. Instrumentami pochodzącymi z wszelkich stron świata. Przybliżyć szamańską mądrość, indiańską szamańską mądrość. A kto jeszcze chce spotkać się z muzyką Tomka, z towarzyszeniem Gorana, zapraszamy w styczniu, 11 stycznia, Mezoameryka Kultur Rdzennych, w ramach cyklu Spotkania z Kulturami Świata w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. Tak, zagramy wtedy muzykę inspirowaną kulturami ze Środkowej Ameryki, konkretnie z plemienia Tzotzil, grupy etnicznej Kicze z nadjeziora Atitlan. I tak oto zrelaksowani szamańskimi opowieściami i filiżanką dobrej herbaty dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego programu, a we wtorek zaprasza Anna Duda-Ziętek. Do widzenia.